Witajcie, tutaj ponownie do Pan Przygody, to kolejny odcinek na szybko, dzisiaj z gry World of Tanks. Zapewne nie jeden z Was, z moich widzów, zna tą grę. Jest to oczywiście takie gra oparta na pojedynkach czołgów. Są tutaj różne typy gry, musimy przyjąć różne punkty, żeby po prostu rozwalić wszystkie czołgi. Gra jest naprawdę bardzo ciekawa, nie wiedziałem, że aż tak mnie wciągnie. World of Tanks znałem już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz ta produkcja mnie tak zainteresowała, bo tak się rozrosła. I poza tym widziałem na konferencji Microsoftu, że przejdzie ona na Xbox One i to było coś wow. Opatrzcie, zarejestrowałem się w 2011 roku 17 maja. Nawet jest czas podany o 9:30. Wow. A oto piątek, moi kochani, zaczynamy tutaj sobie pykać w jakieś gry. Ja już mam tutaj odblokowany drugi tier, czyli taki drugi rodzaj czołgów, ale taki na początek pojedziemy sobie Leicht traktorem, jakimś niemieckim traktorem i no to zaczynamy. W tej grze trzeba być naprawdę cierpliwym, bo zależy od tego, na jaką drużynę trafimy lub jaki mamy czołg. I nie można za bardzo wychylać się do przodu, bo można bardzo szybko zginąć, więc w ciągu takiej na przykład godziny grania możemy rozegrać naprawdę duży rząd. Tak oto właśnie wygląda interfejs tej gry. Po lewej mamy tutaj, w lewym górnym rogu mamy pokazane naszą drużynę. Po prawej mamy drużynę przeciwnika. Na dole oczywiście w prawym dolnym rogu mamy minimapę, a w małym lewym stan czołgu. Więc no dobrze, musimy przejąć tam ten mały czerwony punkt na mapie. I co, no to jedziemy. Zobaczymy, może uda nam się wygrać. Gra chodzi dobrze, mam tutaj 20 klatek, a i tak mam na średnich graficznych ustawieniach. Tutaj oczywiście ci inni to są gracze online, bo w tą grę jedynie można grać poprzez internet. A, mogę wjechać tam na górę. Się trochę zagubiłem od tych rozmów z wami. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj chociaż coś zdziałać, jeżeli chodzi o to, z jakimi będziemy mieli tutaj drużyną mieli do czynienia, bo tutaj właśnie bardzo dużo zależy od drużyny i od pomyślunku. Bo tam już fatem dostaje. Zaraz padnie tamten czołg. Też jakiś Polak, bo Wolfrain. Wdzięczne imię Wolfrain. Oj, właśnie wybuchł, jak widzicie. Niebezpiecznie się tam robi. Proszę tylko nam nie zasłonić tu widoku. Dopóki ten taki mały, widzicie, ten takie małe kropeczki nie złączą się. No jeżeli się złączą, to będziemy mieli właśnie najlepsze celowanie. Czyli będziemy mieli największą możliwość właśnie. Wow. Tam widzę kogoś. Dostał. Dostał. Jeszcze jeden i padnie. Tak, zniszczyliśmy go. Gdy jest nick pokazany na pomarańczowo, to znaczy, że to jest nasz kill. No może tak to nazwę tutaj. Tam jest do FPS-ów. Musimy uważać na tego muminka. Jak widzicie, tam jest ten nasz wróg pospolity. A, ucieknijmy sobie stąd. A widzicie, jak w tej grze naprawdę na przykład mieć 4 kile w grze to już jest coś, ale widziałem taki, co mają nawet 9. Minusem jest to, że jest to lekkie tutaj pay to win, ale mam dla was dobrą wiadomość, ta gra ma od tego odejść, bo firma ta zmienia swoją politykę. U góry macie pokazane, ilu jest naszych, czyli u góry jest pokazana nasza drużyna i drużyny przeciwnika. Jak widzicie, przegrywamy to ostro, bo jest dosyć mało naszych czołgów. Tutaj nasi próbują ich odflankować i po prostu przyjąć bazę, co da nam zwycięstwo. No zobaczmy, czy uda nam się to zrobić. Ten czołg jest naprawdę szybki. Niektóre są tak wolne, że żółw to jest przy nich, nie wiem, jakiś Viper, ale da się to i tak rozwiązać. Dobrze, może. A ja je zrobię tak, że nie pójdę bronić punktu. Bo najprawdopodobniej to zrobią. A po prostu
Może spróbuję kogoś tutaj z tej górki załatwić. Muszę uważać na tamtych kolesi. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Troszkę z opóźnieniem walniemy, spokojnie. Naprawdę. O, dobrze. O, no nie za mnie. Jest! Wow! Patrzcie, jak się wymienili. A cofnij, cofnij! Trzeba moc, tam jest niszczyciel czołgów, on jest bardzo wytrzymały i potężny. Cofnijmy się do bazy, tam już jedzie następny. Może próbował go zdjąć w jakiś sposób. Patrzcie, jaka to jest strategia. Trafienie krytyczne. Kurde, nie go zdejmą. Patrzcie, jest nas tylko trzech. O, już dwóch, już po nas. Już przegrana walka. A nie bójcie się, nawet jeżeli przegamy, to na końcu później liczy się, jacy byliśmy podczas tej walki. Czy dawaliśmy z siebie wszystko, czy po prostu byliśmy naprawdę słabi. Zaraz mnie rozwali ten niszczyciel. Spróbuję go tu jakoś odflankować. Ale to i tak już przejęli naszą bazę, ktoś tam śpi. Nie da mu się zabić, nie jestem taki. Jest, nie, przynajmniej ostatni, jak widzicie, przeżyłem, co jest naprawdę wyczynem. I patrzcie, tutaj mam właśnie pokazaną skuteczność bitewną. Czyli tutaj, jak widzicie, jedne użytkownik Xanox, jakiś tam czołg, uszkodzenie przyjacielskie pojazd i zadałem mu 71 obrażeń, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Dostałem pieniążki i punkty doświadczenia, dzięki którym będę mógł rozwijać swój czołg. To może zagrajmy sobie jakimś lepszym czołgiem. Tutaj już widzicie jakiś taki bardziej potężniejszy. Z drugiego rozdziału, czyli tak zwanych tierów. I zobaczmy, czy uda nam się może coś tutaj bardziej działać. Poprzednia runda, jak widzicie, była naprawdę dobra, bo jak dla mnie, bo ostatni przeżyłem, czyli jakoś tam dawałem z siebie radę i naprawdę, tak, gierka jest warta ściągnięcia, bo naprawdę wciąga. Możecie mi mówić tak czy nie, ale te czołgi naprawdę wciągają i polecam, naprawdę. To jest bardzo dobry materiał, żeby pokazać właśnie tą grę na szybko. Gra jest oczywiście darmowa, do ściągnięcia, nie musicie dla nich płacić. Można dojść do wszystkiego normalnie, bez płacenia, więc to nie ma żadnych problemów. No dobrze, zaczynajmy. Tutaj już jesteśmy na nowej mapie. Może podjedźmy tutaj bardziej z lewej. Ten czołg jest naprawdę bardzo szybki i na swój sposób potężny. I ma cztery strzały, tam widzicie na tym moim celowniku. Są cztery takie zielone jakby naboje. To właśnie oznacza, że mamy cztery strzały. Ja tutaj próbuję ich wziąć tak inaczej i podjadę sobie pod ten zamek. No to tutaj już drużyna coś rozmawiają. Nie wiem. No, rozmawiają o nobach, czyli o początkujących graczach, bo tutaj bardzo szybko tutaj widać, kto gra pierwszy raz, a kto nie. Mocno widać, czy ktoś właśnie poznaje na przykład mapę, czy pierwszy raz gra, ale to zdarza się tylko na pierwszych tak zwanych tierach, więc tutaj nie ma niczego do mówienia, gadania. Jak widzicie, mamy ładny punkt tutaj do... Podjechał nasz kumpel. Nie mogę do go dosięgnąć. To musiało boleć. Teraz mnie tutaj pewnie
znajdą. Ładuj, ładuj, ładuj. Jest lacz. Trafienie krytyczne. No patrz, co za idiota. Kurczę, nie zdejmę go. O, dostaję. Spadamy. Z tej górki. Nie, 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 nie. Fuck, zaraz mnie dopadnie koleś. Patrzcie, już ktoś chce mnie tu zdjąć. Wow! Ledwo co nam się udało uciec, kochani. Już prawie jestem na... Mam tylko 43 życia, jak to się mówi. Ciekawe, jak ktoś mnie pewnie zauważy. O, tam ktoś jest, ale... Schował się bardzo sprytnie. Jak widzicie, znowu nas jadą i to ostro. Spróbuję jakoś może szybko jeść. Odflankować. Let's go. O, tu już ktoś patek widać. Więc w tej grze, po prostu jak się ginie, to już można po prostu wyjść, bo i tak nie mamy żadnych szans. Tam widzicie, chyba nic nam się tam nie uda zdziałać. A spróbujmy może aż tam góry. Może coś więcej nam się tam uda zdziałać z góry. A nic nam się nie uda. Kurczę, nie widzę go. Ale to cofnijmy się, bo to nasz ktoś może zdjąć bardzo łatwo. Prawdopodobnie już widać mnie na radarach wroga, więc tutaj muszę się bardziej cofnąć. O, ale dostajemy od tych niszczycieli czołgów. O, jak widzicie, właśnie zniszczył mnie typowy czołg. Niszczycie czołgów, patrzcie jaki malutki, ale potężny jak, nie wiem, więc takiego ten mój czołg, to dla niego było nic. Ile tu mam, nagrywam 12 minut, no to może spróbujmy jeszcze z jakąś jedną rundkę zagrać. Tym razem typowym, A dajmy może tym takim elitarnym czołgiem. Tutaj macie taką gwiazdkę, którą właśnie dostałem w prezencie kiedyś od gry. Te elitarne czołgi to są naprawdę takie, które można kupić tylko w takim sklepiku, gdzie trzeba wydać prawdziwą kasę. Więc niby one nie są aż tak potężne, jakie piszą, ale zawsze to elitarny czołg. O, miło się bardzo złożyło, bo akurat będziecie mogli zauważyć trzy różne mapy w tej grze, a jest ich dosyć sporo. Właśnie tutaj jesteśmy na takiej takim jakimś mieście zniszczonym. Tutaj jak widać już jakiś Czech spamuje. Spam. Oczywiście możecie mnie dodać do znajomych. Tutaj w grze możemy razem coś zagrać, możemy razem grać. Jestem bardzo na to otwarty, więc serdecznie zapraszam. Mój nick to James 1010. Już bardzo dawno, jak widzicie, zakładałem to konto, bo 2011, więc to jest dosyć dawno. No dobrze. Spróbujmy coś działać. Ten czołg jest chyba szybki dosyć. Spróbuję wjechać tam na górę. Ale mam nadzieję, że nikt mnie tam nie zdejmie. Ktoś tam jedzie jeszcze z naszych? No niestety. Nie widzę. Niszczycieli czołgów jest w miarę porówno. Oni mają dwa średnie czołgi, czyli takie bardziej potężne. Te średnie czołgi u góry macie pokazane przy drużynie przeciwnika. To są takie... Takie te kwadraciki, tylko tak jakby przedzielone na pół. To są właśnie średnie czołgi. Te zwykłe takie kwadraciki to są lekkie czołgi, czyli takim jakim ja teraz jeżdżę. Ojej, a niszczycie czołgu to jest właśnie ten taki odwrócony trójkąt. I widzicie, ktoś właśnie tutaj zniszczył jednego z wrogów. Co oznacza tam na dole zielony właśnie
oznaczeniem. Te bardzo często wjeżdżają wrogowie, więc musimy uważać i to mocno. Jak na razie nikt tutaj mnie nie przywita. Mam nadzieję. A spróbuję wjechać, odjechać i zobaczyć, czy ktoś tutaj się nie chce dostać. Mam nadzieję, że nie. Nie. A jednak tak, uciekaj! Fak, no zabij go, palancie. No. Kierowca dostał. No. No, zanim mi się naprawia gąsienica, to już padnę pewnie. Dzieciątkę. Jeszcze raz i pójdzie w piach. Coś nie zaszkodziła. Przeciwnik oberwał. No, nie ucieknę. Ucieknę, ucieknę! Jest, uciekłem! Uff, patrzcie, mam 8 życia, to jest naprawdę jeden strzał i padam. A mam za to uszkodzoną gąsienicę i naboje. Nie będzie łatwo. Spróbujmy stąd uciec może najlepiej, bo zdjąłem jednego. Macie pokazane tam na dole, nie, w górnym lewym rogu James 1010. Jeden, znaczy, że jednego czołga zdjąłem, czyli zniszczyłem. Wow, to była niezła akcja. No, akurat mi się tutaj trafiają dosyć takie epickie, można nazwać, starcia. Czekaj. Na nagraniu, ale takich akcji jest naprawdę więcej. Więc ta gra umie dodać emocji, naprawdę. Niby takie czołgi, niby takie nic. Ale tutaj naprawdę widać, że strategia się liczy. Przede wszystkim. Spróbujmy go tu zastrzelić w dupę. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Dostał! Ale jaja, kurde. Średni czołg jeszcze spudłował. Chłopie, uciekaj! Aaa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 
zabijamy, bo jest nas mało. Już po nas. Ale się ukrył, widzieliście? Sprytnie zrobił. No dobrze, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek na szybko. Oczywiście wszelkie linki do gry będziecie mieli w opisie. Mój nick wyżej również będziecie mieli w opisie. Mam nadzieję, że gra wam się podobała. I chętnie będziecie grać, a może już gracie, więc piszcie swoje opinie. Piszcie to, co chcecie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku na szybko lub jakiegokolwiek innego odcinka. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Bye bye.